W naszym mieście od wielu miesięcy bardzo dużo się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o drogi i to, co pod nimi. Dlatego dziś postanowiliśmy porozmawiać z osobami, które za to wszystko są odpowiedzialne. Ze mną pełniący obowiązki dyrektora Słupskiego ZIM-u pan Tomasz Orłowski i pan prezes Andrzej Wójtowicz, prezes Słupskich Wodociągów. Panowie, to ja spróbuję wymienić. Rondo Kilińskiego Kaszubska, ulica Norwida, Rybacka, Jana Kazimierza, w międzyczasie jeszcze ulica Mickiewicza i jeszcze chyba za dwie czy trzy ulice, trochę dużo. Wszystko naraz, mieszkańcy mogą się czuć troszkę zdziwieni, że nagle w ciągu ostatnich paru miesięcy tyle inwestycji, a jeszcze musimy wspomnieć o tym, że za chwilkę będziemy mieli kolejny etap ringu. Dlaczego tak wszystko naraz? To jest odpowiedź po pierwsze na skalę potrzeb. Tak? Po pierwsze, musimy pamiętać, że wszystkie niemal inwestycje, które realizujemy w tej chwili, są inwestycjami dofinansowanymi, czyli inwestycjami, które muszą być zrealizowane w pewnych ramach czasowych. Z tym, że my staramy się, żeby nie było tak, że te inwestycje są realizowane dlatego, że te pieniądze się pojawiają i są te pieniądze wydawane, żeby miasto ich nie straciło. Wszystkie te inwestycje odpowiadają na żywotne interesy mieszkańców, ale musimy też o tych ramach czasowych pamiętać. Także jak widać, jest to kilkuskładnikowa układanka, którą my jako zarządzający drogami, bo przede wszystkim te inwestycje, chociaż dotyczą wielu aspektów życia miejskiego, przede wszystkim najbardziej widoczne są inwestycje drogowe. Musimy to tak poukładać, żeby zarówno zrealizować te inwestycje na czas, rozliczyć na czas, ale także, żeby te utrudnienia, które są zawsze przy tego typu inwestycjach, były możliwie jak najmniejsze dla mieszkańców. Czy to się udaje? Na pewno mamy zdecydowaną zmianę podejścia mieszkańców. Na początku, kiedy te inwestycje w kilku miejscach, w kilkunastu czasami, w roku 2022 mieliśmy przypadek, kiedy jednocześnie w przebudowie było 11 ulic w Słupsku, tak? Czyli to jest zakres, który jeszcze 10-15 lat temu realizowano przez 3-4 lata. Z tym, że mieszkańcy zobaczyli, że jest efekt, tak? Że wykonawcy pojawiają się na tych ulicach, realizują inwestycje i za chwilę mieszkańcy cieszą się nową, lepszą, bezpieczniejszą, bardziej komfortową infrastrukturą. Ale czasami jest tak, że widzimy, że jakaś inwestycja się rozpoczęła, coś się dzieje na początku i później cisza. Nic się nie dzieje. To chyba mieszkańców denerwuje najbardziej, bo ulica, która jest przy ich budynku, bloku, domu, jest zamknięta, ale przynajmniej teoretycznie nic się nie dzieje. Czy nic się nie dzieje? No, takie, rozumiem, taka szczoła do mnie teraz. No tak, ja mam wrażenie, że jak nie widać, to pewnie coś pod ziemią. Ja wiem, panie redaktorze, oczywiście zazwyczaj tak jest. No, możemy sobie wyobrazić, że nagle robimy, nie wiem, no, wiejska ulica. I wyłączamy wszystko, żeby po prostu szybko weszły 20 koparek i tak dalej. Teoretycznie tak można zrobić, czyli wycinamy rury, ludzie nie mają wody, kanalizacji, przez tak miesiąc czasu jest skończone. Oczywiście tak nie można zrobić, musimy po prostu technologicznie dostosować realizację inwestycji do tego, żeby pogodzić realizację wielu inwestycji, które są prowadzone przez różne podmioty, przez różnych inwestorów. ZIM, wodociągi, gazownia, wielu jeszcze jakieś światłowody, a więc tego jest dosyć sporo. Oczywiście, wiadomo, ja też się irytuję, jak jadę i widzę, no, zamknięta droga, stoję w korku, nie ma nikogo i się zastanawiam, no, co tutaj oni znowu wymyślili. Ja mogę tylko zapewnić, że jeżeli chodzi o takie przypadki, w których poczuwamy się jakoś do winy, albo być może nawet wspólnie tutaj z drogowcami gdzieś zawijaliśmy, to jest ich niewiele. Najczęściej są to jakieś pewne obiektywne sytuacje wynikające z tego, że trzeba poczekać do nocy, żeby wyłączyć wodociąg, że trzeba przebadać wodę, zanim się ją włączy, że zanim zaczniemy bardzo mocno ingerować, to pierwszy raz zapukać do drzwi, poprosić, żeby nas ludzie wpuścili i pozwolili wymienić przyłącze. Wiele, wiele takich aspektów, których na co dzień, jadąc tym samochodem, irytując się, kląc pod nosem, nie rozumiemy, nie widzimy. A więc ja tylko proszę o tą wyrozumiałość. No, musimy po prostu w jakiś sposób te rzeczy zrobić, właśnie tak jak Tomek powiedział, dla dobra nas wszystkich to robimy. Czy to dotyczy drogi, czy infrastruktury podziemnej, jest naprawdę to potrzebne do tego, żeby
przyszłości nie było tak, że zrobimy drogę, my nie wejdziemy z rurą i za 3-4 miesiące po głębokiej przebudowie dzwonię do ZIM-u i mówię, słuchajcie, musimy zamknąć wiejską, bo strzeliło coś. No przecież roznieśliby nas wszyscy. No. Trochę mnie pan, panie prezesie, uprzedził. Chciałem kolejne pytanie zadać właśnie dotyczące tej kompleksowości przebudów. Kiedyś rzeczywiście pamiętam, że jeszcze nie tak dawno temu niektóre ulice były przebudowane w taki sposób, że po prostu nowy dywanik był wylewany i koniec. Szybko to było. Efekt był widoczny praktycznie od razu. Nikt tego nie odczuł. Ale teraz tak już nie ma, prawda? Znaczy, musimy pamiętać, że zmieniła się zarówno charakterystyka rodzajowa ruchu drogowego, ale także jego intensywność. Droga tak naprawdę jest projektowana na określoną liczbę pojazdów o określonym tonażu, które nią przejadą. To może wydaje się nie tak oczywiste, ale droga się zużywa. Tak samo jak koszula, spodnie. Droga jest zaprojektowana na określony czas, określoną nośność pojazdów, które będą się poruszać. I my teraz, żeby wiedzieć, że ta droga, którą zrobimy, wytrzyma 25 lat, musimy dostosować konstrukcję drogi do kategorii ruchu. Czyli nie można zrobić tak, że sfrezujemy tylko wierzchnią warstwę ścieralną, położymy dywanik, puścimy za 3-4 dni ruch. Ponieważ ta droga za 2-3 lata będzie się nadawała tak naprawdę ponownie do remontu. Dlatego też nasze przebudowy dotyczą całej konstrukcji jezdni. No, to, co widzimy poruszając się, czy jako piesi po chodniku, czy po ścieżce rowerowej, czy po jezdni, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Ponieważ mamy to, co widzimy poruszając się na wierzchnię, ale do tego mamy kilkadziesiąt centymetrów, czasem nawet do metra warstw konstrukcyjnych, a potem się zaczyna to, co mówił pan prezes, czyli sieci. Sieci różne, sieci na różnych głębokościach. Część takich sieci jak telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodne, one mogą być na dowolnej głębokości. Ale w sytuacji, kiedy mamy grawitacyjną kanalizację deszczową, grawitacyjną kanalizację sanitarną, ona musi być o określonym spadku i na określonej głębokości. Także tutaj ta układanka robi się coraz bardziej skomplikowana. Bo weźmy przykład przebudowy ulicy, no takiej hipotetycznej, teoretycznej. Istniejącej już pierwszy etap wchodzi ZIM, czyli wchodzą drogowcy, dokonują rozbiórek. I znikają, ponieważ pojawiają się sieciowcy. Pojawiają się sieciowcy, ci, którzy są najgłębiej. Czyli wodociągi. Najpierw deszczówka. Tak, kanalizacja deszczowa. Potem może być... Kanalizacja sanitarna. Potem może być na przykład wodociąg. Potem może być gazownia. Potem może być ciepłownia. A na to potem jeszcze raz mogą wrócić wodociągi. A na to jeszcze raz potem mogą wrócić drogowcy z instalacjami oświetlenia drogowego. A jeszcze w międzyczasie jakieś światłowody pewnie się pojawią. Ja mam takie pytanie, które często zadają nasi telewidzowie. A dlaczego to wszystko tak jest skomplikowane? Nie można byłoby tych rur rzucić pod chodniki? Na przykład przecież łatwiej jest rozkopać chodnik niż drogę, która ma kilka warstw. Oczywiście, że tak można by było zrobić. I teraz sobie wyobraźmy, że jest w jednym chodniku, to jak zasilić z drugiej strony budynki? Tak? To co będziemy przez każdym przyłączem szli na drugą stronę. Więc takiego pełnego rozwiązania nie ma, chociaż teraz w Armii Krajowej i w niektórych ulicach takich bardzo newralgicznych robimy właśnie taki układ dwustrefowy, czyli po dwóch stronach jest wodociąg. Musimy pamiętać, że takie wejście w takiej Armii Krajowej to dla wodociągów to jest 500 000. To jest tylko i wyłącznie koszt związany z tym, żeby dostosować system do tego, żeby w przyszłości jak najmniej ingerencji było właśnie między innymi w drogę. A więc to nie dlatego, że te rury tam strzelają, pomimo tego, że one są stare. Tylko dlatego właśnie, żeby w momencie, kiedy będzie głęboka przebudowa, kiedy odkryją drogowcy bardzo mocno warstwy do fundamentowania drogi, i sobie wyobraźcie sobie, że jest pół metra czy tam kilka centymetrów na wodociągu i wchodzą zagęszczarki.
no to te żeliwo szare, ono jest bardzo kruche. No bo jak nawet wtedy nie strzeli, to ono może strzelić za chwilkę później. A więc po prostu naturalnym staraniem naszym jest to, żeby no już to wymienić. I tu trzeba oprócz całej technologii dostosowania tej inwestycji znaleźć budżetowanie na to, no bo część środków, z których realizowane są drogi, pochodzą ze środków publicznych, z dotacyjnej, natomiast no woda nie jest objęta dofinansowaniem. A więc my musimy po prostu ją w jakiś sposób zabudżetować i wyobraźcie sobie Państwo, że my musimy zaplanować inwestycje dla regulatora chociażby na 3 lata, tak prawdę mówiąc, z rocznym okresem wyprzedzenia, czyli 4 lata wcześniej musimy wiedzieć, co ZIM ma zamiar zrobić w drogach. To jest... A o tym, co ZIM ma zamiar zrobić w drogach, porozmawiamy w kolejnym programie, bo tych inwestycji naprawdę jest bardzo wiele.